Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w The Banner Saga. Odcinek czwarty, nieplanowany, wydawało mi się, że zrobię tylko jeden odcinek z tego, z Banner Saga jeszcze, ale zrobię jeszcze jeden, żeby zobaczyć, co dalej się dzieje, zobaczę, jaki będzie wasz odzew. To będzie na pewno seria, która pojawi się w kolejnej grze lekcji, no ale nie sądzę, żeby zebrała zbyt dużo waszych głosów, bo widzę, że nie jest to pierwszy wasz wybór na pewno, jak znam życie. Nie jest to gra, która jest bardzo dynamiczna, widzicie, jest dużo tekstu, dużo czytania, dużo ogarniania, no ale zobaczymy w każdym razie. Mi się gra podoba, ma swoje, widzicie, wady i zalety, no ale wydaje mi się, że historia naprawdę tutaj się broni z tego, co czytałem w recenzjach, więc zobaczmy, co będzie dalej. I wy też będziecie mieli okazję zobaczyć, co będzie dalej. Znalazłeś kogoś? Kilku odesłałem ich do środka. Nie jest dobrze. Co do Egila, to moja wina. Był dobrym wojownikiem jak na małego młokosa. Nie miał rodziny. Zapomniałem już, jak to jest stawać oko w oko z drążycielem. Ale zobaczcie, może gdybym wysłał Ivera razem z Alet do bezpiecznego miejsca, wtedy, kiedy miałem taką decyzję, to Iver by nie zginął. Może to jest to. I nie byłoby w ogóle tej akcji być może, a być może byłaby, nie wiem. Wyszedłem z wprawy, Ruku. Posłuchaj, odkąd cię znam, zawsze unikałeś rozmowy o drążycielach. Najwyższa pora zacząć o tym mówić. Powiem ci tylko, że rzadko odpoczywają. Im wcześniej opuścimy to miejsce, tym lepiej. Będą nas śledzić, dopóki nie zaczniemy potykać się o zmęczone kobiety i dzieci. Potem przystąpią do ataku. Nawet gdy wszyscy zginiemy, kolejni będą znęcać się nad naszymi zwłokami. Nie można ich zatrzymać. Jak komukolwiek udało się przeżyć wielkie wojny? Zapytaj odnowicieli, mnie tam nie było. Ale wiem, że sporo się nawalczyłeś. Owszem, zabiłem w życiu już wystarczająco dużo kamoli. Kamoli? Dlatego teraz nas uratujesz. Nie ma mowy, wejdźmy do środka. Pytanie, czy będzie jeszcze jedna walka? Czy niekoniecznie? Dobra. Czyli teraz to, znowu mam dostęp do marketu, dostęp do Herosów, standardowo. Tak, ale... ja nadal chciałbym jednak... tutaj powiem wam szczerze... chyba trzeba kontynuować, bo tutaj nic więcej nie możemy zrobić. Wejdźmy do wielkiej hali. O, jakiś wód tutaj jest, proszę bardzo. Ruku, dzięki Bogom, udało ci się. W wielkiej sali panuje gwar dziesiątek przerażonych rodzin. To jeszcze nie koniec zmartwień. Wiem, co się dzieje. Drążyciele krążą po okolicy, plądrują domy. Żona wodza przeciska się do ciebie przez tłum. Na pewno wiedzą, że tu jesteśmy. Dlaczego nie zaatakowali? Odleif. Kurczę, ona jest jakąś łuczniczką. Może kolejny łucznik do naszej ekipy. Nie wiem, ale sądzę... ale nie sądzę, by tak zostało. Podjąłem pewne decyzje. Powiedzcie szczerze, co byście zrobili na moim miejscu. Ja bym stąd wyjechał. Są już niedaleko. To nie takie proste, Ruku. Ruku? Zrobiłbym to samo, co Iver, czyli wyjechał jak najszybciej. Nie mogę podjąć takiej decyzji. Chyba damy radę. Mówił, żeby jak najszybciej stąd wyjechać. I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Wódz ciężko wzdycha. Wygląda, jakby mocno się postarzał. Wyobrażałem sobie, że z nimi walczymy i ratujemy miasto, ale wiem, że to bez sensu. Iver ma rację. Nie możemy czekać tu na śmierć. Dokąd pójdziemy, skoro drążyciele nadchodzą z północy? Do Frostvelru, na zachód. Jest blisko i otaczają je mury. Uważam, że wszyscy naraz powinniśmy opuścić Skogr. Nie zostawiajmy tu nikogo. Lepiej nie. Jeśli pójdą za nami, wszyscy zginiemy. Co sugerujesz? Odwrócę ich uwagę, potem ruszajcie. Dogonię was w drodze do Frostvelru. Odwrócę ich uwagę, potem ruszajcie. To pewna droga do śmierci, Iverze. Zróbmy to, co mówi wódz. Iver ma rację. Pomogę mu. A może podpalimy miasto odchodząc? Mamy porzucić magazyn? No i teraz mamy bardzo trudną decyzję znowu, kurczę, przed nami. Ach, co powinniśmy zrobić? No nie chcę zostawiać Ivera samego. Prędzej już dołączyłbym do niego i pomógł mu. Iver ma rację. Pomogę mu. Odwrócę ich uwagę. No my jesteśmy wojownikami. Powinniśmy chronić cywili, moim zdaniem. O, Iver ma rację. Pomogę mu. Wódz zastanawia się przed dłuższą chwilę. Nie prosiłem o radę, by ją później zignorować. Obiecajcie, że nie będziecie ryzykować. Nie miałem takiego zamiaru. Iverze? Ja też nie. Idę z tobą. Okej, dołączy do nas ktoś jeszcze. Jesteś zaskoczony jej decyzją. Wódz drapie się po brodzie, ale nie oponuje. Szkoliła Alet, więc na pewno doskonale radzi sobie z łukiem. No właśnie. Pytanie brzmi teraz, czy ona jest matką Alet? Tego jeszcze nie wiem. Dobrze, powiem mieszkańcom, by się przygotowali. Ruszajcie, Iverze. Na wasz znak opuścimy miasto. Czyli my będziemy przyjmować pewnie atak drążycieli, a cała ludność będzie uciekać. Bardzo dobrze. Ale znajdujecie, zanim tobie udaje się ją znaleźć. Wiem, co robisz. Musisz mi pozwolić pójść z tobą. Nie zostawaj mnie, proszę. Nie będę rozrabiać. Dobrze, ale tylko obiecać będziesz słuchać. Dobra, okej, weźmiemy ją ze sobą. Przyda się kolejny łucznik. Obiecuję, mówi. Iver wkrótce was znajdzie. Chodźmy, pamiętaj, że chcemy walczyć ze wszystkimi. Mamy jedynie zwrócić ich uwagę. W
Wchodzisz na główny plac miasta, wszędzie wokół widzisz mrowie drążycieli. Iver zaczyna uderzać w swoją tarczę i obrzucać ich obelgami. Zabijemy kilku, krzyczy, to przyciągnie uwagę pozostałych. Przygotowujesz się do trudnej potyczki. Moi drodzy, kolejna potyczka przed nami w takim wypadku. Teraz trzeba ułożyć znowu kolejność. No właśnie. Obawiam się jednego. Iver jest zraniony, nie udało mu się odpocząć, bo cały czas jesteśmy w akcji, więc mamy minus 3 punkty do siły. Już od samego początku. To może rzeczywiście się trochę na nas zemścić. Mamy 3 łuczników i tylko Ivera do obrony przed atakami. Kurde, może być średnio. Mamy chyba... Dobra, wolę, żeby Alet była ostatnia. Nie mam pojęcia, co potrafi Odleif. Córka cięciwy. Jakie są jej specjalne zdolności? Deszcz, strzał. Córa cięci wybiera potajemnie jedno niezajęte pole na planszy i wystrzeliwuje 3 strzały w powietrze. Jeśli przeciwnik wejdzie na to pole, zostanie zraniony strzałami. Okej. Okay. Jedna strzała, 2 strzały, 3 strzały. Spoko. Przebicie. No dobra, okej, okay, to możemy sobie zobaczyć podczas gry, podczas potyczki. Jedźmy, moi drodzy. Zaczynajmy potyczkę. Zobaczmy, ilu będzie drążycieli do pokonania. No chyba was pojednało. Czy wy to widzicie? Ej, no, no nie. Czy wy to widzicie? Co? Aha, ja mogę ich rozstawiać, ale mimo wszystko. Kurde, no 2 wielkich bysiorów? Mają 15. O kurde, Iver jeszcze do tego jest zraniony. No nie wiem, powiem wam szczerze. Nie wiem, co tu będzie. Ale chyba musimy uciec w jakiś róg. Tak coś czuję. Może nawet od razu zająć się tym drążycielem, tak mi się wydaje. Nie no, koniecznie musimy uciekać stamtąd. Nie ma bata, że ja tam będę w ogóle zostawał. Nie ma opcji. Deszcz, strzał. Umiesz pułapkę wprowadzenie strzały na jednym polu. Strzała zadaje przeciwnikom obrażenia siły, jeśli wejdą w pułapkę przed upływem kolejnej tury. Aha, czyli to jest pułapka, którą zostawiamy na zasadzie... Okej, okay, rozumiem. Czyli musimy w puste pole to wszystko ustawić. No dobra, widzicie, że mamy takie dziwne pola do rozprzestrzenienia się. Dobra, zobaczmy, jaki on ma ruch. Drążycielski siepacz. No w ogóle jest zraniony chyba, tak mi się wydaje. Zranienie, zobaczcie, zmniejszona maksymalna siła. To oni wszyscy są zranieni? Czy po prostu to się powiela przez to, że teraz jakby tutaj pierwszy atak będzie od Ivera. Dobra, no Iver będzie starał się coś z tym zrobić. 10 nie przebije się przez 14, ale i tak jak znam życie, będzie starał się przebijać moją tarczę. Pytanie, no dobra, trzeba ustawić ich tak, żeby mieli zasięg. Rozumiem, że 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Kurczę, dobra. Zrobimy tak. O, tak ustawimy ich, żeby w razie czego można było zaatakować gościa dość sprawnie. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do ataku. To się pierwszy ruchy. Pierwszy ruszy się ten drążycielski siepacz, to jest drążycielski dręczyciel. A to jest też siepacz, tylko on wygląda trochę inaczej. Czy on ma inne? Nie. Czy on ma inne ruchy? Nie wiem. Próbuję zobaczyć, jak on ma specjalne ruchy, ale nie zaznacza mi się. Czy zaznacza mi się? Zaznacza mi się, odłamek. Przylegający drążyciele również otrzymują obrażenia, jeśli cios zada 3 lub więcej punktów obrażeń. Aha! Widzicie. To jest jakiś negatywny ich skutek. Dobra. Mogę oczywiście użyć tarana i od razu go odepchnąć, ale nie. Ja tu atakuję, tylko że mam atak 9. To jest naprawdę nisko. Mogę za to spróbować obniżyć mu obronę. I tak chyba rzeczywiście zrobię. No bo niestety, ale... No będzie średnio, powiem wam szczerze. Dobra, obniżyliśmy obronę na początku. Będzie średnio. Nie wiem co będzie, powiem szczerze, nie wiem co będzie i ile będzie obrażeń tutaj. Ale może być rzeczywiście bardzo ciężko pokonać ich tutaj. No, bo to może być jedna z trudniejszych potyczek. No ale zobaczymy. Czyli co? Teraz mam tu drążyciela, który ma 5, atak 10. On się będzie ruszał? Nie, on na końcu się rusza. Bardzo dobrze, on się rusza na końcu, zobaczcie. To znaczy, że prędzej go zabijemy, niż on się ruszy. Dobra, próbujmy. Więc, mogę tu podejść do niego i oznaczenie celu zrobić, wtedy wszyscy go zaatakują, zobaczcie. Wszyscy go zaatakują. To nie jest głupi ruch. Wszyscy. Bo wszyscy są w zasięgu. Spróbujmy. Oznaczenie celu. Zobaczmy. Patrzcie teraz na to. Yes. Pizg, proszę bardzo! Piękny teamwork. Nie wiem kto... Aha, okej, okay, czyli... Odleif zdobyła punkt sławy. Szkoda, że tutaj punkt sławy, znaczy kill zaliczyła. Szkoda, że nie widzę tutaj, ile jest killi. Dobra, jej deszcz strzał nie jest głupim ruchem.
tylko że właśnie on też ten deszcz strzał akurat musi być w okolicach, prawda, zasięgowych. No właśnie. Czy ja teraz patrzę tak, jakie są tutaj punkty ruchu? Nie widzimy w ogóle, a widzimy jak się ruszają, świetnie. Oni mają aż tutaj z dodatkowym punktem siły, woli, mogą przynieść ci o 4 kratki. To teraz będzie się ruszał, będzie ruszał się ten wielki, potem ten mały, okej. No nic, trzeba będzie zacząć próbować coś robić, czyli teraz rusza się odliw. Dobra, to poruszymy nią. No, spróbujemy podejść bliżej na razie. Może jakąś pułapkę użyjemy? To siła woli będzie użyta. Nie wiem, gdzie tę pułapkę rozstawić na dobrą sprawę, kurczę, powiem wam szczerze. No ale trzeba coś użyć, jakiejś zdolności. Może ustawimy ją tutaj. Zobaczymy, czy będzie tu widać. Tak, w razie czego będzie widać, że tutaj będą spadały strzały. Okej, czyli taka strzała taktyczna, widzę. Jak tutaj ktoś wejdzie, to dostanie w łeb. Dobra, widzę, że będą szli z tamtej strony. No właśnie. Czyli dobrze byłoby na przykład zmierzać, tak się ustawiać, żeby móc jeszcze na przykład zaatakować tego gościa. Bo ten gość, zobaczcie, on się już nie ruszy. Dobrze byłoby coś wykombinować tutaj. Właśnie jeszcze na razie nie wiem tylko co. Dobra, na razie zaczniemy się ustawiać tak jak tam, jak mi przyjdzie do głowy na razie. Dobra, idzie sobie kolejny koleś. Najgorsze jest to, że jak zaczną nas atakować, to wszyscy zaczną atakować nas naraz. Czyli tak naprawdę, gdyby uciekać w tamtą stronę, to ten koleś miałby daleką przeprawę. Musiałby naprawdę się poświęcić, żeby do nas dojść. Następny będzie ten koleś. No właśnie, zobaczcie. Będzie ten koleś, więc oni zaczną nas już atakować tutaj. Więc trzeba się dobrze ustawić. Trzeba się bardzo dobrze ustawić. Tylko teraz pytanie jak? No dobra, czyli jak ustawię się tutaj, powinno być dobrze. Nie zaatakują mnie z rogu. Dobra. Czyli czekamy na nich, aż podejdą. Dobra, idzie gość. Okej, podszedł tam. No dobra, czyli sądzę, że już można zacząć coś działać Iwerem. Przepraszam, rukiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, czyli muszę ustawić się tutaj, żeby móc zaatakować. Spróbujmy zatem. Róg, na szczęście... Zobaczcie, to działa! Jego przedmiot naprawdę zwiększył mu +2, tylko nie widziałem te... Jasne, zobaczcie. Widzicie? Czyli jednak to działa. Czyli rzeczywiście jest +5 do przełamania, czyli moim zdaniem to będzie bardzo przydatna postać. I od razu używam jeszcze... Nie będą. Jak mam już +5, nie ma sensu używać siły woli. Bardzo ładne przełamanie obrony będzie dzięki temu. Oj, róg będzie naprawdę robił dobrą robotę, tutaj widzę. No właśnie, nie udało się, nie wpadli w pułapkę, więc nic z tego nie wyszło. No ale, mogę zaatakować, mogę znowu zrobić pułapkę. Spróbujmy przetestować tę pułapkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, poruszę się tutaj na razie i ustalę ten deszcz strzał tu, bo wydaje mi się, że ktoś zaraz w ten deszcz strzał tutaj wejdzie. Okej, mogę też ustawić go tutaj. Na dobrą sprawę. No właśnie, idą kolejni. No właśnie, dalej mają 15 punktów siły, więc wydaje mi się, że trzeba zacząć zmniejszać im to. 8, 5, świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę ustawić się tutaj, a to oznacza, że mogą do mnie dojść, skubańcy. Mogą ustawić się też tutaj, wtedy zaatakuję tego gościa. I będę mógł obniżyć mu obronę o 2 przynajmniej. Atak 10, więc przebije się, kurczę, przebiją się. W ogóle, ktokolwiek zaatakuje Ruka, to zada mu bardzo duże obrażenia. Z tego co widzę, następny jest kto? Ty jesteś następny. Potem jesteś ty. Zobaczymy jak się oni będą ustawiać, ale w każdym razie Ruk jest w niebezpieczeństwie. Trzeba zacząć obniżać jednak, siłę. Czyli tak. Zaryzykujemy. W takim wypadku. Podejście tutaj. I... Przeszywający strzał nic nie zrobi, ale atak na pewno zadziała bardzo ładnie. Dodamy dodatkowo jeszcze siłę i obniżymy mu atak do 11. Trzeba to robić. Oczywiście, że zaatakuje Ruka. Kurde, niedobrze. 3 punkty siły odeszły. I ominął pułapkę skubaniec. Dobra, ale teraz ważne jest to, że on wejdzie w pułapkę. Ten natomiast nie ma za dużo ruchu. No właśnie. Oni dojdą do mojego... gościa, ale w sumie niech dochodzą. Niech tutaj przyjdą, proszę bardzo. Nie będę go ruszał na pewno. Mogę go odsunąć może, zobaczcie. A nie, nie przesunie go, bo tutaj nie ma jak. Okej, dobra, czyli jednak odrzucanie taranem nie ma sensu zbyt dużego. Jak go zaatakuję, to odbiorę mu dużo punktów. I o to chodzi. Bardzo dużo punktów mu odbiorę.
przez to będzie już niezbyt sprawny, niezbyt skuteczny, ale właśnie. Ha! Dobra, dostał. Dostał strzałą. I właśnie, to chyba powoduje również, że przeciwnik nie ma ruchu. On normalnie by mnie zaatakował, ale wpadł na strzałę. I wydaje mi się, że to taktycznie jest bardzo dobre rozwiązanie. Pytanie, czy ten... Zaraz, bo ja nie chcę atakować. Chcę tylko sprawdzić... jego ruch. Jest w stanie do mnie dojść. Jest w stanie do mnie skubaniec dojść. To oznacza, ale mogę mu bardzo ładnie przełamać obronę i o to w sumie chodzi, tak? Ale wydaje mi się, że przełamiemy obronę jednak temu wielkiemu. Więc, nie, róg. Ty nie będziesz go atakować. Ty jesteś tu gościem teraz od przełamywania obrony. Wydaje mi się, że bardzo dobrą robotę będziesz robił, jeśli chodzi o to. Dobra. Ustawimy się chyba za wielkim. To wszystko będzie na siebie przyjmował wielki w takim wypadku. Dobra, ustawimy się tu. I atakujemy tak, żeby przebić mu obronę. Czyli przełamujemy obronę. Nawet wydaje mi się, że... Czy użyjemy specjalnej zdolności? Użyjemy specjalnej... Nie, dobra, nie. 5 to i tak jest dobrze, bo pamiętam, że on ma też zaznaczanie, tak? Że wiele przeciwników może zaatakować. I właśnie, odłamek zadziałał, tak? Dlatego też dostał ten w obronę, ponieważ... No właśnie, odłamek. Dobra, czyli jesteśmy teraz w stanie wykończyć już jednego gościa. Tutaj wykończyć tego, albo obniżyć jemu. Wiecie co? Na razie, zanim będziemy wykańczać, wydaje mi się, że trzeba obniżać przede wszystkim wszystkie statystyki, zanim będziemy ich dobijać, tak? Ona już tu nie... Ona jest w stanie dojść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no to chyba go nawet ładnie... Ładny mu obrażenia zada. O to chodzi. Jedziemy. Nawet chyba się dopalę. Minus 6 to jest wtedy 8. No właśnie, 8. Dobra. Atakujemy. Niech będzie z siłą woli jeszcze. Jeps. Pięknie. To teraz największe... Ło! Ten w ogóle zaczął uciekać? On chyba używa specjalnej mocy przyzwania dodatkowego drążyciela. Tak. On przyzywa dodatkowego drążyciela. Trzeba go jak najszybciej wykończyć w takim wypadku. Chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Sprawdźmy. Dręczyciel przyzywa na pole bitwy sojusznika. Nie chcemy do tego dopuścić. Chociaż dodatkowy przeciwnik, biorąc pod uwagę silną drużynę, pozwala nam dodać dodatkowe kile zaliczać. Więc to w sumie nie jest najgorsze, jakbyśmy dostali... Jakbyśmy mieli kolejnego do walki, szczególnie, że oni są naprawdę już słabi i niewiele będą mogli za chwilę zrobić. No ale właśnie, trzeba i tak uważać na nich, bo to wiecie, jeden błąd i może być naprawdę kiepsko. Więc teraz tak, mógłbym strzelić przeszywającym ciosem. Mógłbym. Tylko to będzie ode mnie wymagało użycia siły woli i nie wiem, czy to będzie dobry zasięg, żeby go jednak dziabnąć. Sprawdźmy. Kto będzie następnie ruszał? Ty będziesz się ruszał, więc nie przejdziesz. Potem... Dobra, zróbmy to, bo chcę wam przy okazji pokazać, jak wygląda przecinanie. Ona ma dużo siły woli, więc spoko. Przeszywający strzał. I teraz zobaczcie, ona strzeli w dwóch. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jeps! Co? Czyli jednak nie dotarło? Ten też przyzywa, kurde. A wydawało mi się, że powinno dotrzeć. To nie wiem, co się wydarzyło, że nie dotarło. Ile ona ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Czy jakbym zaznaczył tego, to przeszyłoby również tego? Może to o to chodzi? Powiem szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego nie przeszyło. Nie mam bladego pojęcia. Naprawdę. 9 versus 7. Trochę mu obniżymy. Czy jednak chcemy wykończyć? Nie. Chcemy... Kurde, powiem wam szczerze. Jeden przyzywający to jest... Nie chcemy chyba doprowadzić, żeby przyzywał kolejnego, chociaż teraz on będzie... Dobra, muszę zaatakować tego. Muszę zaatakować tego, bo inaczej... On będzie miał... On ma 9 punktów siły, więc może zacząć wyrządzać nam szkody. A do tego jeszcze ten oberwie, tak? Odłamkiem. Więc przesuwamy sobie Warla. Mogę go też staranować. Mogę to też zrobić, przesunąć go tam dalej. No ale okej, zaatakujemy go. Z siłą woli. Yeah! Zawsze trochę mniej. Nie się mścił, ale tylko będzie próbował bić moją tarczę, więc luz. Dobra, no i teraz tak. Mamy punktów siły 7, więc na dobrą sprawę... Nie wykończę żadnego jeszcze gościa. Ale na pewno będę mógł obniżyć obronę tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idealnie. No to oczywiście atakujemy i obniżamy mu obronę. Nie będziemy dodatkowych elementów używać. Choć właśnie, no ja mam cały czas ten atak grupowy dzięki niemu, tak? Więc wszyscy w zasięgu będą mogli zaatakować gościa. Proszę bardzo, okej. No i przyzwał kolejnego drążyciela. Prawda? Ale to zwiększa ilość kili. Dobra, potem będzie co? Potem będzie ruch tego nowego, widzę. Dobra, czyli co? No, czy w ogóle jestem w stanie dojść na jakiś atak?
Jestem w stanie też tego gościa dziabnąć. 7-4. Trochę mu obniżę życie w takim wypadku. Chyba, że zagram taktycznie. Nie jestem w stanie. Chciałbym zrobić pułapkę mu tutaj postawić, żeby on wpadł i się nie ruszył przez to. Ale nie mam pojęcia, jak on pójdzie. Nie mam dlatego pojęcia, jak on będzie chciał się przemieścić. Wydaje mi się, że będzie chciał się przemieścić tu. Tak mi się wydaje, że będzie chciał to zrobić. Na pewno będzie chciał pójść... Dobra, zobaczmy. Czekajcie, zrobimy jakąś taktykę tutaj. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj blisko. I teraz gdzie mogę postawić? Mogę postawić tu, mogę postawić też tu. Ha! No nie mam pojęcia, gdzie on pójdzie. Ale w każdym razie, jak postawię tutaj pułapkę, to być może on tutaj będzie chciał potem dojść i dostanie obrażenia. Tak? Zobaczymy. No, w sumie nie ma... Dobra, nie mam... No, nie, powiem szczerze inaczej. Nie mam pewności, że to zadziała. Nie mam pewności. Więc zaczniemy ich eliminować. Po prostu. O tak. Pierwszy wyeliminowany. Bardzo ładnie. A jednak, widzicie? No teraz zupełnie inaczej poszedł niż się spodziewałem. Odbicie. No właśnie. 10 siły, 13 obrony. Bardzo dobrze. No to cóż. To teraz tak. A następnie kto się będzie ruszał? Następnie ty się będziesz ruszać, czyli przyzwie kolejnego gościa. A niech se przyzywa. Lubimy pojedynkować się z nimi wszystkimi. Co chcemy teraz zrobić? Teraz możemy w sumie wyeliminować tamtego gościa. Przeszywający strzał! Spróbujmy jeszcze raz? Spróbujmy jeszcze raz przeszywający strzał, zobaczcie. To teraz zobaczymy, czy... A! Jak zaznaczam tego, to również tego trafia. Dobra, to tamtego ubijemy, a ten jeszcze dostanie. Uwaga, uwaga! Yes! Proszę bardzo, widzicie? Bardzo ładnie. Dostał jeszcze odłamkiem, dlatego spadła mu obrona. Jest kolejny drążyciel, ale spoko. W sumie więcej nie przyślę. Każdy kill, to wiecie, to jest cały czas jakby dodatkowe opcje, że możemy dzięki temu naprawdę w ładny sposób sobie powygrywać tutaj, tak? I pozdobywać też punkty expa, tak? Za każdy kill to tak jak expy się zdobywa, tak? Dobra, czyli co? Fajnie byłoby też kogoś iwerem ubić w końcu, ale niestety tutaj nie damy rady nic zrobić. 13-9. Prędzej. Kto będziesz potem ruszał? Ty nowy będziesz się ruszał, potem ty się będziesz ruszał. Dobra. Czy potem mamy jeszcze tego, zbijesz mu obronę. Bardzo ładnie. Dobra, czyli może zrobimy taki manewr, że może go odbijemy, co? Czemu nie? Zrobimy ruch taki tu i odbijemy go tarczą, żeby musiał się przemieścić. A masz! Paszoł! I jeszcze punkt obrony mu wypackaliśmy. Dobra, jest daleko teraz. Dobrze, róg. Róg fajnie by było, gdyby obniżył obronę temu gościowi, ale w takim wypadku... co możesz zrobić? Następnie będzie ruszał się ten typ, a potem ten wielki, więc... No dobra, to róg w takim wypadku... co my nim zrobimy? Postaramy się ustawić tak, żeby... O właśnie, tutaj przyjść i coś zrobić temu gościowi. 7-4 to go nie ubije. Natomiast i tak możemy mu obniżyć obronę do minimum. I tak właśnie zrobię. Żeby już nie miał w ogóle punktów obrony. Że każdy cios powinien go bardzo ładnie wykończyć. Dobra, mamy teraz babkę od pułapek. Kto będzie szedł? Ty będziesz szedł. No i teraz zobaczcie, jak możemy zagrać fajnie. Możemy użyć deszczu strzał, tylko niestety jeszcze jesteśmy za daleko. Schowamy się za rukiem i użyjemy deszczu strzał, żeby postawić pułapkę tutaj. Nawet możemy postawić pułapkę tutaj. Nie, dobra, tu postawię pułapkę, bo nie wiadomo, jak on przejdzie. Musi się ruszyć tu. Lecimy z pułapką. Dobra. I zobaczymy, co się stanie. Dlaczego tamten się w ogóle nie ruszył? Czy teraz przypadkiem niewielki miał się ruszać? Co? Może on stwierdził, nie ruszam się i przepuścił turę. Nawet nie zauważyłem tego. Tak, bo mamy kolejną turę własnej postaci. Czyli rzeczywiście przestraszył się tej pułapki. Bardzo dobrze. To w sumie się opłaciło. Pod pewnym kątem. Tylko niestety nie jestem w stanie nigdzie teraz moją łuczniczką nic zrobić. Kto będzie się ruszał następny? Ten z tyłu, potem ten z bliska. Ale jeszcze tutaj będzie można ustawić swojego warla na obronę. Więc luz. Także po prostu chyba ustawimy się tutaj. O właśnie, jakoś tak bardziej, no nie jestem w stanie tu sięgnąć. Też jest 5 punktów. Dobra, no to już kończymy turę w takim wypadku. Wiadomo, że róg będzie chciał obniżyć obronę tego nowego gościa. No dobra. Na pewno użyję tutaj rogu, żeby trochę punktów tutaj przywrócić. No i tak, mogę ustawić go naprzód, bo w sumie to będzie dobre. Wtedy i róg może nie będzie obrywał. No w sumie stawmy go tutaj. Nie ma nikogo do odbicia, ale przynajmniej kończymy turę teraz.
Co on będzie robił? Zaatakował aż za dwa! 9-13? Przebił się? Kurde, ale skubany miał farta. Dobra, czas na Rooka. Rook oczywiście będzie chciał robić inny manewr niż by się można było spodziewać, a mianowicie Rook będzie chciał przede wszystkim standardowo obniżyć obronę. W tym przypadku obronę tego bardzo mocno. Masz... A dobra, jedziemy teraz mocno z obniżeniem obrony. Z dodatkowym punktem siły woli, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Miałem wrażenie, że ten będzie chciał przyzwać kogoś, ale jednak nie. Dobra, nie złapał się w pułapkę. Skubany. No to czas zacząć wykańczać. Czas zacząć wykańczać. Ona już miała chyba ze dwa kile, więc będę chciał wykańczać rzeczywiście moim warlem. Więc może skupimy się na ataku tego gościa. Zaatakujemy za 3. On ma ostatni punkt mocy, punkt siły woli. No ale dobra, atakujemy mocno. W razie czego użyjemy rogu, jak będzie potrzeba. Dobra, ładnie. Chociaż mogłem zaatakować tego. O, nie pomyślałem. 10 versus 8. O kurde, róg dostał w mocno. Nie pomyślałem o tym. Zapomniałem, że ten golek. Widzicie, trzeba sprawdzać też kolejność, którą atakujesz, by wiedzieć, kogo ewentualnie wykańczać. Dobra. Aż 13. Ho, ho, ho. To mocno oberwie, żeby było ciekawiej. Dobra, czyli co? Alet wykańcza gościa. Alet wykańcza gościa. Dobra. Atakujemy go w takim... Aż 13. Dobra, bardzo ładny atak będzie. Skąd ten 13 aż się wziął? To jest ciekawe. 8 ma tylko ataku. Skąd się wzięło 13? Dobra, czy jestem w stanie 7 minus... Kurde, niedziabne gościa. Nieładnie. Potem kto atakuje? Aaaa! Nie, bardzo niedobrze, zobaczcie. Bardzo niedobrze. Będę musiał rzeczywiście zmienić cel, bo gdybym zaatakował tego, to potem znowu... Zobaczcie, ten ma ruch. 10 mógłby naprawdę znowu zrobić, nabrudzić mocno. A że ma mało obronę, to wydaje mi się, że teraz spokojnie mogę poświęcić się i zaatakować tego gościa tak, żeby już nie mógł dojść do nikogo innego. Masz po ryju, za 5 nawet. Punkt za 5, za 6 możemy. Użyjemy za 6. Jeps! Dobra. Udało mi się jeszcze go zaatakować, mojego biednego Rooka. Dobra, czyli co? Rook oczywiście postanowi teraz zadziałać taktycznie znowu i zaatakować tego gościa. Tak, obniżyć mu obronę na maksa. W ogóle nie widzicie, nie używam teamworkowego ataku. O kurde, no ale ten z 5. Odbicie. Mocno słabo, panie. Mocno słabo. No i teraz tak, no mamy gość, mamy laseczkę. Nie chciałbym, żeby laseczka na razie... Nie wiem, ile ona ma zabójstw. Wiem, że na pewno ma jedno. Może potrzebne będzie jej zrobienie drugiego. Ale wydaje mi się, że teraz powinien mój wiking dwa razy zabić. Tak bym chciał do tego doprowadzić, tak? Do dwóch zabójstw mojego wikinga. Więc, o, na dobrą sprawę, no to... Co my tu możemy wymyślić? Możemy zaatakować gościa. Trochę źle to rozegrałem. Mogę zaatakować gościa? Mogę. Nie mogę, jestem za daleko. Kurde. Jak to się stało? Tego gościa już ubiję. No to nie, a co? Kto to potem jest tu siedzą? Dobra, nie no, okej, spoko. Jesteśmy na tyle bezpieczni, że wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby to wszystko wykończyć. Czy Alet powinna jeszcze kogoś zabić? Widzicie, ja nie liczę. Nie liczę i nie wiem, czy rzeczywiście powinienem kogoś ubijać teraz Alet, czy nie. Potem jest ten gość. No możemy go już zabić od razu, ale ja będę starał się jednak... Nie wiem, czy ona będzie już ewoluować, czy nie będzie ewoluować. No, chcę na pewno dwa kile dać wikingowi, tak czy siak. Więc może po prostu ustawię się jakoś taktycznie tu. I nie będę atakował w ogóle, no bo nie ma nawet kogo atakować. Oni i tak są już skazani na porażkę. Nawet jak zbijesz mi obronę, to i tak przegrasz. Dobra, 7, 1, przesuwamy gościa tu. Atakujemy. I po tobie. Pyk. Dobra. Pillage. O, jeszcze znowu zaatakował, kurczę, mego Rooka. Dobra, Rook musi uciekać, tak czy siak. Rook ucieka w pieruny. Proszę bardzo. Koniec tury. Bo teraz akurat możemy... No właśnie, możemy teraz wszystko spokojnie już rozegrać tak, żeby po prostu ten, kto trzeba, zaatakował. Czyli właśnie mój kochany Warl. Proszę bardzo, zabij gościa. Kończymy pojedynek, moi drodzy. Pyk! Awans, zwycięstwo, plus 1 do sławy. Bardzo ładnie. Czyli sami widzicie, nawet czasami jak czujemy się mocni, to nawet możemy pozwolić, widzicie, dwa awanse co najmniej są,
Tak, czyli ta nowa, ta tutaj, jak ona się nazywała, nie ma jeszcze awansu. W każdym razie, jak widzicie, w ten sposób bardzo fajnie jest również dostrajać jakby awanse, tak? Czyli tak pozwalać nawet przeciwnikowi rozmnażać się, tak? Mówiąc bardzo trywialnie. Żeby móc te kolejne kile zaliczać na plus do naszej drużyny. Dobra, zobaczmy jak tam historia. Bez większych problemów ruszasz, zmuszasz drążycieli do tego, by ruszyli twoim tropem, zaczynać robić niebezpiecznie, ale w końcu udaje ci się ich zgubić w leśnej gęstwie. Ponieważ nie poruszają się tak sprawnie jak ty, znajdujesz dogodny punkt obserwacyjny i czekasz na pojawienie się karawany. Godzinę później Odleif wypatruje karawanę. Tam, mówi wskazując na drogę. Gdy docierasz do karawany, widzisz, że doszło do starcia. Część ludzi jest ranna, część zaginęła. Na tyle karawany zebrała się grupa. Odleif idzie obok kogoś leżącego na wozie. Stary głupiec, mówi przez zaciśnięte zęby. Powinna była z nim zostać. Śmierć wodza uderza cię niczym piorun. W milczeniu idziecie do Frostwellru, a Led mocno trzyma cię za rękę. Czyli zobaczcie, czyli gdybyśmy uciekli, być może wódz by przeżył. A tak to niestety nie broniła wodza, więc niestety wódz zmarł. Kolejny wódz, który zginął. Przecież w poprzednim rozdziale widzieliśmy, że też zginął tamten wódz. Plus 20 do sławy mimo wszystko. No właśnie, możemy w każdym momencie rozbić obóz. Tak? W każdym momencie, gdy chcemy, możemy rozbić obóz. Tylko mamy bardzo mało, jak widzicie, niestety, ale tylko na 7 dni starczy nam... Czego nam starczy? Zapasów, tak? Zatrzymujesz się, buzować oddech, spoglądasz wstecz i widzisz, że karawana bardzo się rozciągnęła. Wozy są w tak dużych odstępach, że... Nie widzisz tyłu karawany. Musimy zebrać wszystkich razem, mówi Iver. Postój przed Menhirem byłby dużym ryzykiem. No właśnie. Ścieżka jest przed nami niedaleko stąd. Zarządź wcześniejszy postój. Ale to byłoby duże ryzyko. Zmniejsz tempo marszu, by wszyscy mogli nadgonić. Utrzymaj stałe tempo. Zbierz członków karawany i wygłoś przemowę. Może zbierzmy członków karawany i wygłośmy przemowę. Idziesz na tył karawany i bierzesz małe dziecko na barana. Walczyć do samego końca. Przypomnijcie sobie tych, którzy polegli, brnijcie naprzód. Twoja postawa motywuje pozostałych członków klanu i zmusza ich do jeszcze większego wysiłku. Proszę, plus 5 do sławy. Okej, okay. Coś się dzieje, jakiś event widzę. Nie. Chyba docieramy do jakiegoś miejsca z tego co widzę. Próbuję jeszcze dotrzeć tutaj jakby do momentu, w którym będziemy mogli zrobić jakby rozwój naszej postaci, więc zobaczymy, dokąd uda nam się teraz tutaj doczłapać. Czy to będzie jakiś obóz, czy po prostu jest jakiś monument, bo tu jest jakiś monument. Wystarczy na dzisiaj, rzekł Iver. Po ciężkim dniu mężczyźni i kobiety składają swój skromny dobytek pod Menhirem Hridwaldyra. Co my robimy? Zostawiliśmy nasze domy, bo pojawiło się kilku drążycieli. Wódz posłuchał mojej sugestii i widzisz, jak skończył. No właśnie. Skończył marnie. Spójrz na nich, ktoś musi pilnować, by byli razem. To twoje zadanie, Ruku. Jak mam to zrobić? A co, jeśli wpadniemy na kolejnych drążycieli? Jesteś przecież słynnym zabójcą drążycieli. No właśnie, jesteś przecież słynnym zabójcą. Tak, ale Warlem. Wolą słuchać kogoś, kto wygląda tak jak oni. A co z Odleif? Pozwól jej, jeśli tak będzie ci łatwiej. A co, jeśli wpadniemy na kolejnych drążycieli? Chyba kiedy wpadniemy? Będę z tobą szczerze. Ci ludzie nie mają szans w starciu z drążycielami. Podejrzewam, że stracimy dwóch ludzi na każdego zabitego Kamola. Widzę, że Kamol to jest jakaś potoczna nazwa na drążyciela. Mamy uciekać? Tak, jeśli chcecie stracić kobiety i dzieci. Będziemy musieli walczyć i wiele osób zginie. A niech to! Czemu to się dzieje? Pomyśl o tym, jak się czuję. Jak ja się czuję. Muszę niańczyć bandę słabe uszy. Widzę, że ci zależy. Ech, jak dla mnie ludzie są większą zarazą dla tego świata niż drążyciele. Właśnie, przez takie rozmowy ciężko nam się dogadać. Czy to już jest rozbicie obozu? Śpisz niespokojnie przez słońce, które utkwiło na wiecznie rozświetlonym niebie. Pozostali jeszcze drzemią, a ty patrzysz na rozległe i niskie wzgórza porośnięte sosnami. Nad waszymi głowami góruje Menhir. Ogromne oczy Hridwaldyra zwrócone są w tym samym kierunku co twoje. No dobra, to w takim wypadku obejrzyjmy ten Menhir. Zwietrzałej skały nie odwiedza wiele osób. Nie mają zresztą powodów, by wybierać się tak daleko na wschód. Przechodzący tędy myśliwi czasem zatrzymują się, by złożyć ofiarę. Robią to głównie z przyzwyczajenia, biorąc pod uwagę fakt, że bogowie nie żyją. Hridwaldyr był bogiem myśliwych i dzikich bestii. Czasem widywano je w okolicy, zarówno pod postacią ludzi, jak i wilków. Zawsze przedstawiano go z ogromną włócznią. Zastanawiasz się, co by pomyślał, gdyby wiedział, że jego lasy są teraz opanowane przez drążycieli. Podchodzi do ciebie dziewczynka z karawany. Zrobiłam to dla ciebie, mówi, wręczając ci prosty naszyjnik wycięty z gałęzi, którą najwyraźniej znalazła w pobliżu. Dziękuję, że uratowałeś moją mamę, dodaje, a następnie biegnie z powrotem do namiotu.
po powrocie do namiotu budzisz Alet, która uwiesza się na twoim ramieniu. Zanim wybudza cię ze snu, złego snu, zwijacie obóz i ruszacie w drogę do Frostwelru, to bardziej koniec niż początek. Zdobyty kamień runiczny z Bjarker. No okej, coś takiego zdobyłem. Nie mogę już rozbić obozu w tym miejscu. No bo dobra, teraz ruszamy, tak? W drogę. Teraz mogę rozbić obóz, tylko że to będzie rzeczywiście... Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. To będzie rzeczywiście bardzo ryzykowne, jak stwierdził Iver, więc nie chcę rozbijać obozu tutaj. Choć mógłbym, jestem ciekawy, co by się stało, gdybym rzeczywiście rozbił obóz. Więc my musimy... Chyba się tutaj próbujemy... Ruinę... Miasta, nie można nazwać gościnnymi, czyli my zmierzamy do tego miasta tutaj. Czyli jak widzicie, jesteśmy w sumie dopiero na początku drogi do tego miasta. Więc mam wrażenie, że rzeczywiście powinniśmy może rozbić ten obóz, żeby trochę wypocząć. Chyba, że on rzeczywiście zaraz się gdzieś tutaj pojawi. No właśnie, tylko pytanie, tu chyba są cały czas po drodze losowe eventy, widzicie? Karawana zatrzymuje się, gdy grupa mężczyzn pojawia się na szlaku. Przy nogach mają broń. Waszym śladem podążają drążyciele, mówi jeden z nich. Nie chcemy ich spotkać. Jeśli pozwolicie nam dołączyć do was, powiemy wam, gdzie znajduje się wodopój, przy którym gromadzi się tyle zwierzyny, by zapełnić wasze wozy. Wśród członków karawany z natury nieufnych wobec obcych rozlega się pomruk niezadowolenia. Co tu robicie samotnie? Co tu robicie samotnie? Może zobaczmy. Gdy polowaliśmy do naszej wioski, przybyli drążyciele, mówi jeden z mężczyzn. Gdy wróciliśmy, głos więźni mu w gardle. Okej, czyli pewnie stracili wszystkich. Spróbujmy, przyjmijmy mężczyzn do grupy. Jeśli nie będziecie sprawiać kłopotów, możecie i z nami mówić. Mężczyźni początkowo nieufni dołączają do grupy, okazują się godni zaufania. Znajdujący się nieopodal ukryty wodopój roi się od zwierzyny. Karawana szybko uzupełnia zapasy. Proszę bardzo, 12 wojowników, 5 do sławy, 18 do zapasów, czyli 9 dni jesteśmy w stanie wytrzymać. Zobaczmy w ogóle, jak szybko my idziemy. Jedziemy dość wolno. Wydaje mi się, że trzeba rozbić obóz, tak czy siak. Ja to w ogóle zrobię, tak? Czyli rozbijamy obóz, moi drodzy. Zobaczymy też, co to oznacza, że rozbicie obozu zmniejsza jakoś liczbę rezerw. Być może rozbicie obozu niewiele zmienia. Rest! Gdybym tutaj chciał odpocząć, to być może to by wpłynęło. Dobra, moi drodzy, a więc... Na sam koniec tego odcinka jeszcze postaram się tu zrobić upgrade'y, bo jak dobrze wiecie, to... jesteśmy tutaj w stanie coś zrobić. W ogóle ten amulet co robi? 15% unik ataku na siłę. Okej, czyli 15% uniku ataku na siłę. Aha, czyli jak będzie atakować ktoś moją siłę, to jest 15% szansy na unik. No spoko. W każdym razie dobrze, zobaczmy, kto może ewoluować, czy awansować. Na pewno może awansować Iver, więc to robimy. Zwiększamy też poziom przedmiotu. Nie. Zwiększ poziom przedmiotu. Znaczy pewnie chodzi o to, że możemy po prostu kolejne przedmioty, tak? Na poziomie drugim już w takim wypadku, chyba. Chyba o to chodzi. Używaj, dobra. W każdym razie robimy awans, no i mamy Iver silnoręki. On już chyba odpoczął, więc już teraz zamiast 12 będzie miał, zamiast 9 ma 12, więc już chyba rzeczywiście nie jest ranny, bo 3 dni minęły. Jak chcemy go rozwinąć? Jak chcemy go rozwinąć? Wydaje mi się, że fajnie byłoby mu rzeczywiście może zwiększyć... Co? Nie kliknęłem awansu? Kontynuuj. Tak, okej, tutaj, dobra. Właśnie coś mi nie zagrało. Dobra, 2 punkty dostępne. Co chcemy mu rozwinąć? Być może... może damy mu więcej siły? Bo czemu nie? Możemy na przykład dać mu też więcej siły woli, tak? A możemy mu jeszcze zwiększyć, prawda? Dobra, pójdźmy... Iver niech będzie takim gościem, który rzeczywiście musi przyjmować na klatę dużo, więc rzeczywiście pójdziemy w obronę i w siłę. Czemu nie? Bo nawet dwukrotnie w obronę. Wiecie co? Byłoby całkiem niezłe, bo to jest gość, który rzeczywiście musi przyjmować na ciało. Dobra, pójdę 2 razy w obronę w takim wypadku. Czemu nie? Okej, tak go rozwiniemy. Róg jeszcze potrzebuje jednego zabójstwa. Mamy też Odlej, córka cięciwy. Ona nie może awansować, natomiast Alet może awansować. Spoko. To znowu źle rozprzestrzeniłem. Dobra, czas na awans, zwiększ poziom przedmiotu, kontynuuj. Okej. I co teraz chcemy, jak chcemy ją rozwinąć? Ona ma dużo punktów siły woli, więc jest mocno spoko. Wydaje mi się, że może byśmy spróbowali rzeczywiście dać jej wysiłek, czyli mogłaby na przykład 2 punkty siły woli przeznaczyć na jedną turę. I do tego może jeszcze ona ma tylko 7 punktów ataku i 7 do obrony. No ale ona jest łuczniczką, więc ona rzeczywiście może powinna skupiać się, może dalibyśmy jej przebijanie obrony jeszcze, tak? Bo łucznik do przebijania obrony moim zdaniem powinien być całkiem niezły. Chyba, że do siły. Dobra, damy może jeszcze jej do siły w takim wypadku. Niech ona strzela rzeczywiście tak bardziej dobitnie.
Dobra, okej. Okay. Oczywiście, można by rzeczywiście mocno pójść jej w siłę woli. Dobra, okej, okay. No mamy jeszcze jeden przedmiot, który możemy teraz komuś dać. Tak? Czy możemy dać na przykład tutaj. Wydaje mi się, że to będzie dobry przedmiot dla niego, ponieważ on i tak będzie, prawda, przyjmował na klatę dość mocno. Mógłbym też na przykład dać ten przedmiot, który ma teraz Iver ze sobą. Przepraszam, nie Iver, tylko Hook. Róg, kurde, Hook. Hook. No ale dobra, no to można sobie ustalać to jak chcemy na dobrą sprawę. Więc dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o moją jakby przygodę z The Banner Saga, jeśli chodzi o pretendencką serię, bo widzicie, zrobiłem tego więcej niż chciałem, po prostu chciałem zobaczyć właśnie, co jest dalej, bo gra mnie intryguje, jestem bardzo ciekawy, jak dalej się rozwinie, no ale oczywiście zostawiam to wam do decyzji, tak? Czyli innymi słowy, jest to kolejny pretendent, tak? Więc jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za ten kolejny odcinek The Banner Saga. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na Staszku i Graszku. Trzymajcie się, cześć!